przyjemnością dla odmiany mogę zabrać tutaj głos w temacie ustawy, która w sumie jest dobra. Co się rzadko tutaj zdarza. Można by się tam próbować do czegoś przyczepić, ale w sumie z grubsza to należy pochwalić. No można tam na przykład ponarzekać trochę na ten próg niepotrzebny. W ogóle on chyba jest niepotrzebny, już czemu 100 tysięcy? Czemu ktoś w sumie nie miałbym, jeśli ma taki kaprys, zakładając sobie takiej fundacji na 7,50? Cóż nam by to przeszkadzało? Więc generalnie popieramy ten kierunek, popieramy taką inicjatywę. Natomiast jeśli na coś tu mielibyśmy ponarzekać, to niedobrze, że w ogóle potrzebujemy takiej ustawy, że mieszkamy w kraju, w którym do tej pory takie rzeczy nie były możliwe. Należałoby raczej poszukać, co w obecnym prawie przeszkadza w tworzeniu takich ustaw, bo to powinno domyślnie być, każdy obywatel powinien mieć takie prawo, żeby zawrzeć dowolnej treści umowę z drugim obywatelem, o ile ona nie narusza praw osób trzecich. Jeśli są wyjątki, to powinny te wyjątki być raczej szczegółowo wyliczone, a nie odwrotnie. Więc jeśli coś w obecnym prawie jest takiego, że no, w prawie spadkowym na przykład, tak, które uniemożliwia takie działania, to należało po prostu skasować. Bo teraz tworzymy jakąś tam kolejną furtkę, ale być może znowu o czymś nie pomyślimy i za kilka lat znowu trzeba będzie tę kolejną furtkę otwierać. Ta ustawa zwiększa swobodę dysponowania majątkiem, więc jest to krok w kierunku wolnościowym i to popieramy. Co ciekawe, fundacja wbrew mylącej nazwie, której też się można w takim razie przyczepić, nie ogranicza się wcale do kręgu rodzinnego. Można tam również wprowadzać osoby niespokrewnione, co może być też odpowiedzią taką na postulaty rozmaitych osób z zaburzeniami seksualności, które chciałyby te swoje zaburzenia leczyć przy pomocy parodiowania małżeństw, które to nigdy w historii ludzkości nie służyły do tego, żeby tam dwóch facetów się umawiało na męża i żonę. A tutaj jest to jedno z narzędzi, które takie osoby mogą użyć, jeśli już tam muszą, prawda, to mogą użyć je do tego, żeby swoje sytuacje majątkowe pozałatwiać. Natomiast jest się do czego przyczepić, jeśli chodzi o sposób procedowania znowu tej ustawy. Bo ja nie rozumiem, czemu ustawa, która była oczekiwana co najmniej od dekady, która była przygotowywana przez kilka lat gdzieś tam w ministerstwach, musi przechodzić przez ten Sejm w trybie jakiejś biegunki kompletnej. Dlaczego musimy obradować w takim trybie, że dopiero jeszcze się sprawozdanie dobrze nie ukazało na stronie Sejmu, a my już nad nim obradujemy? Co takiego jest pilnego, co by się złego stało, gdybyśmy poczekali z tym, nie wiem, do przyszłego tygodnia, żeby wnieść te poprawki, żeby je przedyskutować, żeby wszyscy zapoznali się z tym, jak ten dokument brzmi po poprawkach wniesionych w komisji. Co by nam to szkodziło? Dziękuję raz bardzo, zrobić to dobrze. Bardzo proszę, pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2020.